Witam Państwa serdecznie, nazywam się Józef Jaszewski, jestem pracownikiem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bytowie, Województwo Pomorskie. Przedstawię Państwu łąkę, nazwijmy to łąkę z charakteru tych ekstensywnych, świeżą łąkę. Łąka świeża pochodzi i nazwa jej stąd, że to jest położone na gruntach ornych bądź na glebach mineralnych, częściowo organicznych, muszowych, ale jednak to są tereny, gdzie jest niski poziom wody gruntowej, czyli poniżej 50 cm i nawet okresowo są to pastwiska, łąki, tak zwane tuzy, okresowo suche. I na takich świeżych łąkach mamy do czynienia zupełnie z innym zestawem roślin. Są to rośliny, które nie będą rosły bądź nie będą występowały na łąkach wilgotnych i w naszym programie rolno-środowiskowo-klimatycznym rolnicy mogą na takie łąki starać się o środki finansowe w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020. Mamy do czynienia tu zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza obszarami Natura 2000 w pakiecie, wariancie 4-5 bądź 5-5. Mamy typową łąkę, czy ten trwały użytek zielony, tak zwaną łąkę świeżą, i na takiej, jak mówiłem, występuje zupełnie inny zestaw gatunków. Na tej, taka typowa, można powiedzieć, literaturowa łąka występuje jastrun właściwy, złocień inaczej. Kolejnym gatunkiem widzimy łan, tą trawę, to jest rajgras wyniosły. On jakby jest właściwie dominantem, bo powinien występować na łące świeżej. On świadczy o tym, że ta łąka jest na glebie mineralnej i on jak tworzy ten pierwszy łan tej roślin jednoliściennej, czyli traw. Ponadto występuje na takiej łące, czy na takiej trwałym użytku zielonym, świeżym, przywrotnik. Jest to roślina również na łące wilgotnej jako wskaźnikowa. Kolejnym gatunkiem jest dzwonek rozpierzchły. Kolejnym gatunkiem jest skalnica ziarenkowata. Jeżeli robimy ocenę takiej łąki, to już na początku maja powinniśmy na taką łąkę wybrać się celem rekonesansu, żeby sprawdzić, jakie gatunki potencjalnie mogą występować. A pierwszym gatunkiem, który się pojawia na takiej łące świeżej, właśnie jest skalnica ziarenkowata. Ona również może się pojawiać na łące wilgotne, ale tam nie jest rośliną wskaźnikową. Więc pierwszym gatunkiem, który możemy zauważyć na takiej białokwitnąca, to skalnica ziarnkowata. Ponadto kolejną rośliną wskaźnikową jest kończyna drobnogłówkowa. Drobna roślina bobowata, motylkowata jest kolejnym gatunkiem. Mamy tutaj, nie zrywam oczywiście, podkolan biały, roślina storczykowata, białokwitnące, występuje również na tej łące. Z innych gatunków, które mogą występować, akurat tu nie występują, bo tu mamy akurat pełny zestaw gatunków, wymaganych jest 5 gatunków, żeby taką łąkę kwalifikować do tego pakietu 5-5 bądź 4-5. Wymagane jest 5 gatunków, a w tym naszym przypadku mamy jastrun, rajgras wyniosły, dzwonek rozpierzchły, mamy również przywrotnik, mamy kończynę drobnogłówkową, mamy skalnicę ziarenkowatą, jeszcze mamy roślinę storczykowatą. 7 gatunków, a wymagane jest 5 gatunków, żeby taką łąkę kwalifikować. I często w gospodarstwach rolnych są takie trwałe użytki zielone, których rolnik już dawno nie odnawiał, więc one są tylko koszone bądź użytkowane pastwiskowo i to możliwe jest również tutaj w tej sytuacji, nie tylko kośne, ale również pastwiskowe użytkowanie tych siedlisk. I często taki pomysł rolnika jest, żeby zaorać, zintensyfikować takie siedliska, a to
po prostu nie, i zintensyfikować, zasiać ponownie trawę, ale wówczas straci taką możliwość uzyskania tych dopłat w wysokości 1083 zł do hektara takiej w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym do takiej łąki i to chyba jest bardziej cenne, ponieważ te łąki często występują na takich skłonach, zboczach, gdzie są trudne do uprawy i właściwie warto o tym porozmawiać z swoim doradcą rolno-środowiskowym bądź z innym specjalistą, który pomoże doradzić, czy rzeczywiście warto zintensyfikować. A tutaj mam na myśli też szeroko taki realizowany program w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Biobalt, ograniczenie eutrofizacji Bałtyku, więc to się doskonale wpisuje w te nasze działania inne, pozostałe ośrodka doradztwa rolniczego. Więc oprócz tych gatunków, które to są typowe dla takiej świeżej łąki, mogą również występować jeszcze inne gatunki. W naszym tutaj w pomorskim rejonie może wystąpić pierwiosnek, może wystąpić biedrzeniec z tych pospolitych, może świeżmica wystąpić. Więc mamy do dyspozycji około 10 gatunków, które pospolicie występują na terenie województwa pomorskiego. Więc jest w czym wybierać i podejrzewam, że na każdej z tych, nazwijmy, z tych trwałych użytków zielonych na gruntach ornych, świeżej łące, znajdzie się 5 gatunków, które pozwolą na zakwalifikowanie tego areału do pakietu przyrodniczego. I to jest właściwie zadanie, no można powiedzieć, dla rolnika, bo i dla doradcy również, bo nie ma potrzeby dodatkowych kosztów ponosić, żeby orać i zasiewać ponownie, bo to również stanowi o takiej estetyce naszego regionu kaszubskiego. Często im starsza taki trwały użytek zielony, tym lepszy. One z roku na rok coraz większej ilości się pojawiają i to są właśnie cenne tak zwane tuzy w charakterze świeżym, których mało jest w województwie pomorskim jakby w dopłatach rolno-środowiskowo-klimatycznych. Także zapraszam do naszych rejonowych zespołów doradztwa rolniczego celem zweryfikowania, skonsultowania z doradcami swoich zasobów przyrodniczych w gospodarstwie rolnych, no zwłaszcza tych cennych układów botanicznych, siedliskowych, jak tu dla przykładu Państwu udostępniamy. Dziękuję bardzo.